Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim tym, którzy są nowi na tym podcaście. Bardzo mi miło i cieszę się, że poprzednie materiały skłoniły Was do tego, żeby na podcaście się pojawić. Serdeczne podziękowania dla mojego nowego patrona, Tomasz Szydłowski. Dziękuję Ci za to, że wspierasz ten podcast i zapraszam też innych, którzy chcą, żeby dalej to miejsce się rozwijało. Dzisiaj odpoczywamy już wieczornie od spraw afgańskich, chociaż jutro jeszcze rozmowa z panem Marcinem Krzyżanowskim. A moim gościem jest pan Kacper Kita, portal Nowy Ład. Nie o Włoszech, ale o Francji będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie pana i witam wszystkich naszych słuchaczy. Obecnie włoski parlament to są trzy partie prawicowe, Forza Italia, Salvini oraz bracia Włosi, Giorgi Meloni. I o właśnie o tę trzecią partię chciałbym pana zapytać. W tych najnowszych sondażach bracia Włosi są jedną z tych najbardziej popularnych. Pisał pan w swoim tekście, że nie wszyscy na świecie znają Salviniego, ale to właśnie Giorgia Meloni ma szansę stać się tu pierwszą po wojnie premier nacjonalistką. I też nawiązując do tytułu pana artykułu, czy Włochy są gotowe na premier nacjonalistkę? O, jest to bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście we Włoszech w tej chwili mamy bardzo ciekawą sytuację polityczną. Z jednej strony w sondażach mamy trzy partie, które idą bardzo równo. W tej chwili na pierwszym miejscu w ostatnich sześciu, z ostatnich siedmiu sondaży są właśnie bracia Włosi, ale dosłownie tuż za nimi jest właśnie Lega Salviniego i jest partia demokratyczna. Wszystkie te trzy partie mają między 19 a 21% poparcia we wszystkich ostatnich sondaży. Natomiast w tej chwili bracia Włosi minimalnie prowadzą. No i bracia Włosi niewątpliwie zrobili największy skok, bo bracia Włosi na początku tej kadencji w wyborach, które ją zaczęły w marcu 2018 roku, mieli ledwie 4%. A teraz doszli powoli się wspinali i teraz doszli już do poziomu, w którym są partią numer jeden i minimalnie prowadzą. Generalnie chronologicznie wyglądało to tak, że najpierw przez wiele lat zdecydowanie włoską prawicę dominował Silvio Berlusconi od 1994 roku, od początku tak zwanej tam drugiej republiki. Berlusconi miał swoich młodszych partnerów koalicyjnych, ponieważ we Włoszech jest taka specyficzna ordynacja wyborcza, ordynacja mieszana, w której mamy część posłów, senatorów jest wybierana w okręgach jednomandatowych, część z list, tak jak w Polsce. Więc mamy duże bloki, które startują razem w ramach, po prostu wystawiam wspólnie kandydatów w okręgach jednomandatowych, nawet jeżeli na listy można głosować na te osobne partie. Mieliśmy przez wiele lat taką dużą koalicję, nazywała się, która po prostu była nazywana koalicją centroprawicową, której zdecydowanym liderem był Berlusconi i mieliśmy jego dwóch młodszych partnerów, wyraźnie młodszych, czyli właśnie Legę, czy wcześniej Legę Nord, Ligę Północną, ugrupowanie, które w przeszłości było separatystyczne, domagało się niepodległości albo autonomii północnych Włoszech, które nazywali Padanią. No i mieliśmy braci Włochów, którzy są następcą partii nacjonalistycznej, Movimento Sociale, partii po prostu postfaszystowskiej, partii założonej przez byłych faszystów. W przypadku Włoszech jest to bardzo bezpośrednie, bo po prostu to jest ojczyzna faszyzmu, historycznego faszyzmu związanego z Benito Mussolinim i po wojnie MSI zostało założone przez członków dawnej partii, dawnego ruchu faszystowskiego. W latach 90. MSI zmieniło się w właśnie w braci Włochów. No i bracia Włosi bardzo długo byli jednak taką niewielką, marginalną nacjonalistyczną partią. Natomiast w tej chwili wygląda to tak, że właśnie Giorgia Meloni, 40-kilkuletnia kobieta, czyli właśnie jednak rzadko to się zdarza. We Włoszech nigdy w historii nie było premier kobiety. Giorgia Meloni ma szansę zostać pierwszą, jest dość młoda. Wydaje się, że że udało jej się dzięki temu jako młodej kobiecie trochę tę łatkę partii skrajnej, radykalnej
od braci Włochów odlepić. No i chronologia była taka, że najpierw, kiedy Włosi mieli, kiedy Berlusconi już się zużył, to w jego miał też sądowy zakaz startu w kolejnych wyborach w 2018 roku, no to wtedy ewidentnie jego miejsce w ramach tego bloku prawicowego przejął Salvini i to Lega stała się, którą Salvini przesunął na pozycję takiej ogólnowłoskiej partii narodowej, przede wszystkim antyimigranckiej, no to wtedy Salvini najpierw stał się, jego ugrupowanie stało się partią numer jeden na włoskiej prawicy. Później Lega doszła u szczytu poparcia do nawet 38% w sierpniu 2019 roku, po tym jak Salvini przez 15 miesięcy był wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych, twarzą rządu tak naprawdę we Włoszech i w sprawach i na arenie międzynarodowej, przede wszystkim właśnie prowadząc tę swoją twardą politykę zagraniczną też w taki bardzo sposób pod publiczkę, że tam, prawda, urządzał całe takie spektakle z odmawianiem imigrantom przyjazdu Afryki, tak, za zatrzymywaniem statków, nie wpuszczaniem ich na włoskie terytorium i tak dalej. Później Salvini strzelił sobie w stopę, ponieważ widząc te bardzo wysokie sondaże, sam zgłosił wniosek o odwołanie swojego rządu, który miał z Ruchem Pięciu Gwiazdek, sam chciał po prostu zrobić nowe wybory, żeby w nich już nie być wicepremierem i mniejszym koalicjantem, ale zrobić nowe wybory i uzyskać zgodnie z sondażami tę większość, którą mu te sondaże dawały. No ale się na tym przejechał, ponieważ zamiast tego Ruch Pięciu Gwiazdek dogadał się z lewicą, stworzyli nowy rząd. I od tego momentu poparcie dla Salviniego zaczęło topnieć, bo po prostu raz Włosi źle ocenili fakt, że chciał rozbić rząd, który generalnie miał dość wysokie poparcie, w którym on sam miał wysokie poparcie. No i oczywiście polityka nie wybacza porażek, a Salvini trochę się ośmieszył. A dwa, że w międzyczasie urosło też, zaczęła być bardziej zauważalna właśnie partia bracia Włosi, Fratelli d'Italia, która miała jeszcze w 2013 roku mniej niż 2%, w 2018 4%, w momencie, w którym Salvini sam się usunął ze stanowiska wicepremiera, około 7%. No i od tego momentu mamy po prostu taki bardzo proste zjawisko, w którym poparcie dla Salviniego topnieje, poparcie dla braci Włochów zamiast tego rośnie. No i w tej chwili w końcu doszło do momentu, w którym te nożyce się ścięły. Bracia Włosi przeskoczyli Legę. Bracia Włosi mają w tej chwili 21%, a Lega 20% poparcia. No i właśnie, zgodnie z tą samą, z zasadami tej samej umowy koalicyjnej, zgodnie z którą Salvini kiedyś przeskoczył ugrupowanie Berlusconiego i to on był kandydatem na premiera całej koalicji, tak teraz oczywiście, jeżeli w wyborach, które będą we Włoszech za około półtorej roku, ten trend się utrzyma i to Giorgia Meloni będzie szefem największej partii, no to nieoczekiwanie właśnie ona, polityk mało znany, kobieta, przedstawicielka ugrupowania, no jednak historycznie zawsze bardzo długo postrzeganego jako skrajne, radykalne, zostanie premierem Włoch. To teraz pytanie nieco z innej strony. Wydaje mi się, że na pewno dla pana ideologicznie portal Krytyka Polityczna napisał, że Berlusconi był tym prawicowym libertarianinem, ale on wiedział, że czasami trzeba użyć tej bardzo ostrej retoryki. No i tutaj na Krytyce Politycznej czytamy, że jeżeli rzeczywiście w najbliższych miesiącach miałyby się odbyć wybory krajowe, to Włochy dostałyby się w łapę faszystów. I też takie porównanie, że rzeczywiście Włosi tych chętnie faszystów wybierają. Panie Kasprze? No, może to jednak za daleko posunięte stwierdzenie, że chętnie wybierają faszystów, natomiast ja bym się generalnie tutaj z krytyką polityczną zgodził. Ja myślę, że krytyka polityczna, mimo swojego ideologicznego oddalenia, często ma dość celne uwagi, to znaczy Mussolini nie przegrał wyborów. Mussolini stracił władzę w wyniku inwazji, w wyniku najpierw zamachu snu, generalnie w wyniku tego, że związał się z Hitlerem, który przegrywał wojnę. Tak, no, Mussolini, jakie byłoby dla niego realne poparcie po wojnie, no to jest oczywiście historical fiction. Natomiast cóż, no po wojnie, no to bardzo długo jednak we Włoszech tą dominującą siłą była Chadecja, czyli ugrupowanie, no jednak centroprawicowe, ale takie właśnie bardzo mocno unikające radykalizmu. Myślę, że starające się właśnie bardziej wracać do tych elementów bardziej chrześcijańskich, ale łączyć to po prostu z demokracją. To się rozsypało wskutek po prostu przeżarcia korupcją. Więc ja bym nie powiedział, że, no bo jednak przez te 50 lat po wojnie postfaszyści nie byli ugrupowaniem, które by politycznie wiele znaczyło. Więc ja bym nie powiedział, że to tak zawsze było, jest jakaś reguła, natomiast myślę, że pewne tendencje się teraz znów powracają, tak jak w całym Zachodzie mamy zjawisko tych ruchów narodowo-populistycznych. Berlusconi moim zdaniem rzeczywiście jest ciekawym przykładem kogoś, kto
to mocno antycypował te ruchy. No, mi na przykład zawsze Berlusconi bardzo przypominał, czy Trump bardzo mi przypominał Berlusconiego. To jest bardzo podobny polityk. Polityk, który przede wszystkim dużo gada takich wyrazistych, skandalizujących rzeczy, obraża swoich przeciwników, obraża różne grupy społeczne, przedstawia się jako człowiek, który, prawda, reprezentuje zwykłego obywatela przeciwko establishmentowi, a jednocześnie tak naprawdę nie przeprowadza jakichś bardzo radykalnych reform, nie wychodzi programowo poza demokrację liberalną, chociaż Berlusconi, który też był właśnie taką kolorową postacią, też takiego podstarzałego satyra, znów bardzo podobnego do Trumpa. No jednak jedną z tych ważnych posunięć, które dokonał w czasie kadencji, w czasie swoich rządów, a Berlusconi był najdłużej urzędującym premierem po wojnie w historii Włoch, no było to, że się dogadał z Muammarem Kaddafim, wówczas jeszcze przywódcą Libii, żeby Kaddafi po prostu za pieniądze włoskie bezwzględnie blokował imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, którzy chcieliby się przez Libię dostać do Włoch. Także myślę, że tutaj mamy po prostu odrodzenie pewnych skutek zjawisk, które nie są specyficzne tylko dla Włoch, natomiast dla Włoch jest na pewno specyficzne to, że oni ten kryzys migracyjny przeżywają bardzo bezpośrednio, bo po prostu Włochy są nad Morzem Śródziemnym, Włochy są bardzo często tym krajem numer jeden, jeśli chodzi o jednym z krajów najczęściej wybieranych przez tych imigrantów, którzy próbują się w desperacki sposób lub korzystając z przemytników ludzi dostać do Europy. To jest czynnik najważniejszy, a to, że we Włoszech zawsze często byli ci politycy jednak bardziej wyraziści i mniej mdli niż ci politycy w innych krajach Europy Zachodniej, nie wiem, niż w Niemczech, no to jest prawda, ale myślę, że to po prostu kwestia takiego włoskiego temperamentu. Oni lubią po prostu, zawsze lubili takie wyraziste postacie, ale ja bym tego tak nie spłycał, że to koniecznie musi oznaczać faszyzm, no bo też na przykład we Włoszech bardzo długo, bardzo popularna była partia komunistyczna, no zresztą obecni następcy partii komunistycznej dalej funkcjonują. To jeszcze pytanie na temat reformy sądownictwa. Akurat tutaj Draghi chce to sądownictwo zreformować. Czy jest szansa na to, żeby rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości był innym niż dotychczas? Bo oczywiście jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych obszarów włoskiej polityki. Czy ma szansę się zmienić? Myślę, że tak. No Draghi jest technokratą, który myśli kategoriami użyteczności. Myślę, że ma tutaj szansę przede wszystkim dlatego, że udało mu się parę dni temu wypracować porozumienie względem tego swojego planu wewnątrz koalicji. Wiadomo, że przeciwko tej reformie bardzo długo był ruch pięciu gwiazdek, bez którego mogłoby być bardzo ciężko z uzyskaniem większości. Natomiast, no cóż, w tej chwili, parę dni temu mieliśmy informację, że rząd się porozumiał. Wiemy, że Włosi rzeczywiście od lat narzekali na swoje sądownictwo jako na coś, co po prostu, na element administracji, którego złe funkcjonowanie im mocno doskwiera. No i Draghi też stara się te swoje reformy przedstawić jako pewne, no właśnie, tak jak zgodnie ze całym swoim wizerunkiem, jako takie technokratyczne zmiany, które nie służą żadnej ideologii, tylko służą po prostu poprawieniu jakości życia. Przeciwko tym propozycjom protestowało też całkiem wielu włoskich prokuratorów, ale no cóż, na ten moment wygląda na to, że te zmiany przejdą. Wiemy, że te propozycje poparło z drugiej strony, na przykład poparł je poprzedni premier Giuseppe Conte. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby, to jest coś, co też zmagamy w Polsce, żeby procesy funkcjonowały szybciej, żeby sądy działały sprawniej. No na przykład jedną z propozycji jest to, żeby wygasały oskarżenia, których się żąda mniej niż dożywocia, jeżeli proces nie zostanie dokończony w ciągu 2 lat. To była jedna z propozycji zgłaszanych w trakcie prac legislacyjnych, czy właśnie prac w rządzie, no a teraz ale jeszcze myślę, że do tego jednak daleka droga, no bo czekają nas teraz właśnie proces legislacyjny, a włoski parlament, no jednak przez z jednej strony ten rząd ma poparcie prawie wszystkich partii, ale przez to nie ma stabilnego poparcia prawie żadnej, więc myślę, że to jeszcze może dużo potrwać w ramach pomęczyć się w pracy parlamentarnej. Jeszcze trochę paradoksalne, no bo prawda, te ustawy mają za zadanie usprawnić proces sądownictwa, wejdą w życie, o ile wejdą w życie, to wejdą w życie po
po dłuższym czasie właśnie przez to, że sam proces parlamentarny nie działa bardzo sprawnie, ale cóż, zobaczymy. Rząd ma jeszcze 1,5 roku kadencji, więc myślę, że to jest czas, w którym będą w stanie to przeforsować. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Moim gościem był pan Kacper Kita. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Do usłyszenia.